15. Paska nie idzie od włosów, włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Reklama. Czas na informację. Wszyscy Polacy awansowali do jutrzejszego konkursu w Pjongczang. Najlepszy Polska i Niemcy mogą być liderami pozytywnych zmian w Unii Europejskiej, mówi premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z kanclerz Angelą Merkel w Berlinie. W Łodzi decyzja zapadnie w połowie kwietnia. Litwa świętuje setną rocznicę odtworzenia swojej państwowości. Informacje w Radiu Wawa. W wielu szpitalach lekarze wrócili do pracy w większym wymiarze czasowym, poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski. Biało-czerwoni w komplecie zakwalifikowali się do jutrzejszego konkursu olimpijskiego na skoczni dużej. Polska i Niemcy mogą być lokomotywą wzrostu i pozytywnych zmian dla całej Unii Europejskiej, ocenił premier Mateusz Morawiecki, który w Berlinie spotkał się z kanclerzem Niemiec Angelą Merkel. Szef polskiego rządu podkreślił, że Polska i Niemcy bardzo podobnie myślą o wielu sprawach związanych z jednolitym rynkiem europejskim. Premier Morawiecki zaprosił Angelę Merkel do Polski na obchody stulecia odzyskania niepodległości w Berlinie. Mają się dziś odbyć również rozmowy dwustronne z udziałem polskiej i niemieckiej delegacji rządowej. Jutro premier weźmie udział w konferencji bez Johann Ton, a drugi był Johann André Forfang. Litwa może liczyć na wsparcie sojuszników, mówi prezydent tego kraju Daria Grybauskaite. W Wilnie rozpoczęły się obchody stulecia odtworzenia państwowości litewskiej z udziałem europejskich przywódców, w tym prezydenta Polski. Przekonywał kanclerz Angela Merkel, że Polska i Niemcy mogą być lokomotywą wzrostu i pozytywnych zmian dla całej Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu gości dziś w Berlinie. Morawiecki mówi również, że Polacy są wrażliwi na punkcie prawdy historycznej. Policjanci w Poznaniu uratowali życie 2,5-letniej dziewczynki. Dwoje funkcjonariuszy wracających po służbie do domu zauważyło na chodniku leżące dziecko. Okazało się, że nie oddycha. Na szczęście to historia z happy endem. O jej szczegółach czytamy na tego. Policjanci wracając po służbie do domu zauważyli leżące na chodniku dziecko i kilka osób w pobliżu. Od razu postanowili sprawdzić, co się stało. 2,5-letnia dziewczynka trafiła ku panu. Przestała oddychać i zaczęła śmierć. Wyjaśnia Maciej Święcichowski z poznańskiej policji. Funkcjonariusze natychmiast zaczęli udzielać pomocy dziewczynce. Intensywna reanimacja przyniosła efekt. Dziecko odzyskało oddech i tętno. Policjanci jednocześnie przypominają, jak zachować się, gdy zauważymy osobę potrzebującą pomocy. Jeżeli nie wyczujemy oddechu, natychmiast należy wezwać pogotowie ratunkowe i rozpocząć reanimację. To 2 wdechy i 30 uciśnień na środku klatki piersiowej. W wielu szpitalach lekarze wrócili do pracy w większym wymiarze czasowym. W ubiegłym tygodniu szef resortu zdrowia podpisał porozumienie z rezydentami, którzy protestowali i nie godzili się na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Wypowiada mi klauzulę opt-out. Minister Szumowski wyjaśnił, że informacje o powrocie lekarzy do pracy przekazali mu dyrektorzy szpitali. Nie możemy nikogo, nie chcemy nikogo zmuszać do takich działań, bo to jest prawo każdego, żeby pracował w takim wymiarze, w jakim czuje się na siłach. Są oczywiście nadal pewne lokalne konflikty pomiędzy dyrekcją a zawodą, a więc ja liczę na to, że te systemowe rozwiązania, które są w tym pracowane, one nakłonią lekarzy w ogóle do postawienia systemu. Do dyspozycji mieszkańców nie tylko książki, ale też filmy i audiobooki. Minister uczestniczył w obchodach 40-lecia działalności Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka. Wizytka nie kojarzy się z rozmową. Programy edukacyjne, kampanie informacyjne i zmiany w prawie. W Polsce rusza Narodowy Program Trzeźwości. To wspólna inicjatywa państwa, samorządów, organizacji pozarządowej i Episkopatu Polskiej. Twórcy programu chcą zmienić przede wszystkim podejście Polaków do alkoholu, zapowiada profesor Krzysztof Wojcieszak. Bo to ono osłabia polską gospodarkę wiejską, społeczne i relacje rodzinne. Żeby temu zapobiec, potrzebne jest zaangażowanie instytucji państwa. Jednak sam tylko ich wysiłek nie wystarczy, uważa ksiądz Alek Dziewiecki. Mogą kręczyć sprzedaż, natomiast nie mogą nikogo nagazać. Kochaj, proszę się, nie kochaj swoich bliskich. Jestem dojrzany, jak Kościół ma taką możliwość. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Kuszta liczy, że za wniosłem ideami będą także konkretne Francuscy internauci chcą uhonorować polskich himalaistów, którzy uratowali życie Elisabeth Revol na Nanga Parbat z orderem legii honorowej. W internecie zbierane są podpisy pod petycją. Artykuł na ten temat ukazał się w dzisiejszym wydaniu dziennika Le Parisien. List w tej sprawie, który powstał z inicjatywy mieszkającego we Francji byłego alpinisty Piotra Paczkowskiego, trafił do rąk republikańskiego senatora Ladislasa Poniatowskiego, który obiecał przedstawić treść petycji w Pałacu Luksemburskim, gdzie mieści się Senat. Następnie z wnioskiem musi wystąpić któryś
któryś z ministrów, by ostatecznie dokument trafił na biurko prezydenta Emmanuela Macrona. Le Parisien pisze o bezprecedensowym bohaterstwie i jednocześnie wyczynie polskich himalaistów, którzy w bardzo trudnych warunkach nie zawahali się, aby ruszyć na pomoc Elisabeth Revol i Tomkowi Mackiewiczowi. Polaka nie udało się uratować. Francuska alpinistka wciąż przebywa w szpitalu w Lyonie i groźba amputacji palców odmrożonej dłoni i stopy jest bardzo poważna. Elisabeth Revol na swojej stronie na Facebooku jeszcze raz podziękowała Polakom za uratowanie jej życia, podkreślając niezwykłe z ich strony poświęcenie i solidarność. Znany podróżnik południowoafrykański Mike Horn w łamach gazety zaznaczył, że zazwyczaj wspinamy się dla siebie. Stąd takie zachowanie jak Polaków jest czymś absolutnie wyjątkowym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Informacje sportowe, Krzysztof Kuzak. Czterech Polaków wystąpi w jutrzejszym konkursie skoków narciarskich na dużej skoczni na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Kamil Stok zajął 7. miejsce w dzisiejszych kwalifikacjach. Mistrz olimpijski z Soczi oddał skok długości 131,5 metra. Maciej Kot był 8, Dawid Kubacki 14, a Stefan Hula 18. Najlepiej zaprezentował się Norweg Robert Johansson. Białorusinka Hanna Hołskowa była najlepsza w skokach akrobatycznych w narciarstwie dowolnym. Polki nie startowały. Dziś odbędą się dwa mecze 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18.00 w Niecieczy Sandecja Nowy Sącz podejmie Koronę Kielce. Zdaniem obrońcy Korony Piotra Malarczyka przed tym spotkaniem najważniejsza będzie koncentracja. Bardzo dobry początek, ale do następnego meczu musimy podejść równie mocno skoncentrowani, równie dobrze przygotowani jak do tego pierwszego spotkania, ponieważ to też na pewno nie będzie łatwy mecz. No, Sandecja mimo tej wysokiej porażki w pierwszym spotkaniu w Szczecinie na pewno łatwo się nie podda i zapowiada się też ciekawy, ale też ciężki mecz. A o 20.30 w Warszawie broniąca tytuł Legia zacznie mecz ze Śląskiem Wrocław. Napastnik mistrzów Polski Jarosław Niezgoda podkreśla, że to jego zespół jest faworytem w tym spotkaniu. Śląsk przyjeżdża do nas, my też przegraliśmy na Śląsku, także to jakby się zgadza, że ta każda drużyna jest do ugryzienia. No, ale gramy u siebie, jesteśmy faworytem tego spotkania, to my zajmujemy pierwsze miejsce, my jesteśmy mistrzami Polski i to my mamy ugryźć Śląska, nie oni nas. A trener zespołu z Wrocławia, Jan Urban, który przecież także prowadził Legię, powiedział. To są spotkania, gdzie nie trzeba za bardzo motywować zawodników. Powiedzą, że grają z mistrzem Polski, że grają na bardzo ciężkim terenie. No ale z drugiej strony są to właśnie fajne mecze, gdzie każdy szuka swoje 5 minut, bo jednak zwycięstwo przy Łazienkowskiej odbije się dużym echem. Legia prowadzi w tabeli, ma 2 punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok. Jeszcze prognoza pogody. Niemal w całym kraju pruży śnieg, rozpogodzenia tylko na krańcach zachodnich. Na termometrach od 0 stopni na Suwalszczyźnie, 3 w centrum, do 6 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 15.08 słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w piątek. Dziś 16 dzień lutego. Jakub Kukla, witam, zapraszam jeszcze do godziny 16.00, a my rozpoczynamy od wizyty polskiego premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie. Gorący temat. Najważniejszym punktem tej wizyty było spotkanie polskiego premiera z szefową niemieckiego rządu, kanclerz Angelą Merkel. Spotkanie rozpoczęło się w samo południe, trwało dłużej niż założonych początkowo 60 minut. W związku z tym konferencja prasowa, wspólna konferencja obojga polityków rozpoczęła się z kilkunastominutowym opóźnieniem. Wśród tematów, o których mówili politycy, pojawiła się m.in. współpraca gospodarcza, współpraca polityczna, wątki historyczne, ale także kryzys migracyjny, a także kwestia rozbudowy gazociągu Nord Stream. Przy telefonie Jan Bogatko, korespondent polskich mediów w Niemczech. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy ten wybór tematów, o którym wspomniałem przed momentem, te tematy, o których później także politycy mówili w czasie konferencji prasowej, pana zaskoczył, czy był raczej do przewidzenia? Nie, to był moim zdaniem absolutnie do przewidzenia. O ile sobie przypominam, co czytałem na łamach Deutsche Zeitung, to jest dość lewicowa gazeta monachijska, na krótko przed spotkaniem Morawieckiego z Merkel, rząd polski znowu poduje, no teraz wiemy, spudłowała Süddeutsche Zeitung. W każdym razie spotkanie i klimat tego spotkania oceniany jest jako bardzo dobry. Oceniają tak to oboje politycy, to znaczy zarówno kanclerz Merkel, jak i premier Morawiecki. Rozmawiano na tematy ważne, to znaczy pomijano te, które sugerowała prasa, że o nich się będzie rozmawiać. Mam na myśli prasę niemiecką. Była to naprawdę robocza
wizyta. Była to wizyta przygotowana w sensie poprawy nie tyle klimatu, bo kanclerz Merkel powiedziała na wstępie, że ten klimat jest dobry, tylko po prostu pogłębienia tych wzajemnych stosunków. Może to wywołać różnego rodzaju falę komentarzy dziś wieczorem czy jutro. Jedno z pytań, które padły, a które zupełnie nie były związane z polityką polsko-niemiecką, to było stwierdzenie, że marszałek Senatu wystąpił z prośbą do Polonii, aby informowała o tym, co się dzieje w sprawach antypolskich na świecie, więc premier Morawiecki powiedział, nie należy robić z igły widły, to bardzo ładnie się na niemiecki tłumaczy, z muchy nie powinno się robić słonia, i kanclerz Merkel zbyła to szczęśliwie z milczeniem, ale dodała bardzo ważną rzecz, raz jeszcze, jeżeli mówimy o stosunkach historycznych polsko-niemieckich, że Niemcy i wszystkie rządy krajowe w Niemczech przejmują na siebie odpowiedzialność za tragedię II wojny światowej, za nazizm, za ludobójstwo Żydów. I wydaje mi się, że jeżeli to posłanie przejdzie w świat, a przejdzie, to jest to już bardzo, bardzo duży sukces tej wizyty. Po zakończeniu tej wizyty premier Morawiecki udał się do Monachium. Monachium będzie przez dwa dni, dziś i jutro, stolicą polityczną Niemiec z uwagi na 54. konferencję bezpieczeństwa, która odbywa się w tym mieście. Ponad 20 szefów państw i rządów, 40 ministrów spraw zagranicznych, 40 ministrów obrony, 600 uczestników, 50 prezesów wielkich firm. Tak ci spotykają się w Monachium, żeby rozmawiać o Brexicie, o nieustającym konflikcie palestyńskim zwanym, nie wiadomo dlaczego, tego nigdy nie rozumiałem, procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie, i o kryzysie wywołanym z imigracją, który nazywany jest tutaj kryzys uchodźcy. To nie zupełnie odpowiada prawdzie. Co będzie na tej konferencji, jakie tam tematy będą naprawdę poruszone, dowiemy się dopiero jutro. Dowiemy się dopiero podczas konferencji prasowej na ten temat. Monachijska konferencja bezpieczeństwa to jedno z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń na świecie. W tym roku z udziałem polskiego premiera Mateusza Morawieckiego, który uda się do Monachium po tym, jak zakończy się jego berlińska część wizyty w Niemczech. A wracając jeszcze do dzisiejszego spotkania z kanclerz Angelą Merkel i do konferencji prasowej. Wydaje mi się, że panowała w czasie konferencji swego rodzaju powściągliwość, ton bardzo oficjalny, a może to tylko moje wrażenie? Wydaje mi się, że to raczej tylko wrażenie. Jak przeglądałem się, zarówno kanclerz, jak i premierowi sprawiali wrażenie dwojga osób, które rozmawiają z prasą, z mediami o sprawach, które są dobrze utrzymane, które są dobrze prowadzone, które się nie wyrywają z ręki. Nie widziałem tam, nie odebrałem wrażenia, że byłaby to mało serdeczna rozmowa. Trzeba pamiętać, że pani Angela Merkel nie jest osobą szczególnie emanującą szaloną empatią. Jest ona bardzo rzeczowa. Jest ona po prostu bardzo, bardzo rzeczowa. I w tym duchu ona prowadziła też swój udział, znaczy była i część konferencji prasowej. Mówiła rzeczowo. Dała się jedynie porwać niejako. Już? Dobra. Odpowiedział na pytanie jednego z niemieckich dziennikarzy, co sądzić o tym, że Polacy mają informować rząd w Polsce, czy media w Polsce o tym, co się dzieje w sprawach antypolskich na Zachodzie. Wydaje mi się to dziwne, że tego typu temat w ogóle w niemieckiej prasie jest podejmowany. Przecież ta niemiecka prasa żyje z tego, że określone koła polityczne informują ją bez przerwy o tym, co się rzekomo dzieje w Polsce, i później są tego rodzaju skutki. Spodziewa się, że będzie niesłychana konferencja prasowa, że będą bardzo trudne rozmowy, że będzie się mówić o niesamowitych rzeczach, a tu się okazuje normalna rzeczywistość między partnerami. Swoją drogą ta informacja, o której pan mówił, wywołała spore poruszenie w mediach niemieckich. Bardzo szeroko była komentowana i dość długo i intensywnie eksponowana zresztą ta informacja, która głosi, że Polacy mają informować polski rząd czy polskie przedstawicielstwa o ewentualnych negatywnych informacjach na temat Polski. A wracając do samej konferencji, mam wrażenie, że
Właściwie jedynym takim ważnym punktem spornym, trudnym tematem pozostaje kwestia gazociągu Nord Stream. I tutaj chyba trudno porozumienie, bo kanclerz Merkel w czasie konferencji powiedziała jasno, że zdaniem Niemiec, to jest zresztą powtarzane już od lat, ten projekt, to przedsięwzięcie, czyli druga nitka Nord Streamu, to jest przedsięwzięcie li tylko gospodarcze. Tak, ale przecież mówiono, cały czas mówi się o tym, o sankcjach wymierzonych w kierunku Rosji, o tym, że nie robi się interesów z różnymi krajami, które nie spełniają jakichś określonych norm. A tutaj co to jest? Gdzie to się... zajęcia Krymu, czy to nie wywołało żadnego wrażenia? Oczywiście trudno jest przedstawić ten projekt jako polityczny. Niemcy nie są w stanie tego zrobić, bo to byłoby polityczne samobójstwo. Czegoś takiego się nie mówi. Mówi się, jest to projekt gospodarczy i w związku z tym nam wolno, ale z drugiej strony wycofywała się z tego, mówiła, że Ukraina ma również prawo do gazu, że ona jest bardzo za dywersyfikacją, a więc jej pozycja nie była w tym bardzo, bardzo silna. Ale było widać, że rozmawiano o sprawach naprawdę ważnych gospodarczo, przecież w końcu premier Morawiecki jest specjalistą w tych zagadnieniach. Mówiono również o swobodzie osiedlania się firm, o rozwoju gospodarczym, o wymianie handlowej między Polską a Niemcami. To są bardzo dobre wiadomości. O rozwoju stref przygranicznych to też jest bardzo istotne, żeby o tych sprawach mówić. I wydaje mi się, że to jest wszystko na dobrej drodze, zwłaszcza jeżeli powiedziano, że wróci się do bilateralnych konferencji rządowych i wróci się do Trójkąta Weimarskiego, którego trzeba wypełnić nowym duchem. Ale o tym musi porozmawiać z Macronem. Nie mówiono nic na temat Brukseli, ale powiem zupełnie uczciwie, to wynika z moich lat doświadczeń tutaj. Jeżeli chce się coś załatwić w Brukseli, o tym trzeba porozmawiać w Berlinie. Na zakończenie jeszcze jeden wątek, mianowicie kryzys migracyjny. O tym także wspomniano w czasie konferencji prasowej, chociaż mam wrażenie, że nie był to bardzo eksponowany temat, a przecież od kilkunastu już miesięcy to jest kwestia, która budzi sporo emocji po jednej i po drugiej stronie Odry, czyli w Niemczech i w Polsce. A dzisiaj czytamy w polskiej prasie wypowiedź Günthera Verheugena, który mówi, to niemiecki polityk unijny, europejski komisarz również, który zajmował się chociażby kwestiami rozszerzania Unii Europejskiej w połowie lat 2000, że polityka migracyjna Niemiec podlega teraz, jest dużo bardziej restrykcyjna, a to, co mówiła kanclerz Merkel w roku 2015, to już historia. Czyżby to przestało być problem w relacjach polsko-niemieckich? Wydaje mi się, że to nie jest już problemem. Tym bardziej, że kanclerz Merkel powiedziała też o wzmocnieniu Frontexu, o wzmocnieniu również strzeżenia granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Przecież można sobie wyobrazić, i pani Merkel o tym usłyszała podczas rozmowy z panem premierem Mazowieckim, że jakieś kolejne posunięcie ze strony Rosji, a znowu tysiące uchodźców będą napierać na wschodnią granicę Polski, tym razem z kierunku Ukrainy. Wydaje mi się, że sprawy te są oczywiste. Wydaje mi się, że pani Merkel wie o tym, że Polska pomaga uchodźcom i pomaga na miejscu i że ta kwestia pomagania na miejscu w tej kwestii absolutnie nie ma różnicy poglądów między Berlinem a Warszawą. Uważa się to za możliwie najlepsze rozwiązanie. Przecież wiadomo, że również ma miejsce współpraca w tym zakresie między Niemcami a Polakami, na przykład w Libanie. O spotkaniu Morawiecki-Merkel, Jan Bogatko, korespondent polskich mediów w Niemczech. Bardzo dziękuję. Gorący temat. Jest 15.19, my zmieniamy temat. Dziś w Warszawie odbędzie się spotkanie wicepremiera, ministra kultury, profesora Piotra Glińskiego z wicepremierem Ukrainy, Pawło Rozenko. To spotkanie powinno było rozpocząć się kilka minut temu. Jego tematem ma być m.in. spór na tle historycznym między Polską i Ukrainą oraz niedawna nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która również w Kijowie wzbudziła pewne kontrowersje. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Kijowie. Paweł Puszko jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie w Warszawie, jak ono jest komentowane w Kijowie? Jak jest komentowane na Ukrainie? Ukraińcy, zarówno władze, jak i środowisko dziennikarskie, jak i środowisko eksperckie, jak i zwykli Ukraińcy, z którymi rozmawiam,
widzą i czują potrzebę poprawy stosunków z Polską. Zarówno zwyczajni Ukraińcy, ale też dziennikarze, też eksperci często nie rozumieją, na czym polega to zaognienie stosunków, skąd ono wynika, a też, co należy podkreślić, to jest dosyć trudne do zrozumienia, jeżeli się nie śledzi tej sytuacji. To jest to zaognienie stosunków, o którym mówi wicepremier, to zaognienie stosunków, które wicepremier Ukrainy Paweł Rozenko przyjechał do Warszawy gasić. To wynika z niezrozumienia kwestii historycznych. Ukraińcy są obrażeni, Polacy również widzą po stronie Ukrainy wiele rzeczy, które Ukraińcy powinni zmienić. Ukraińcy są obrażeni na Polaków, tak banalnie mówiąc, niszczeniem ukraińskich pomników i ukraińskich mogił na terenie Polski. Szale goryczy przelało zniszczenie pomnika w Gruszowicach koło Przemyśla w zeszłym roku. To wtedy ukraiński IPN zabronił ekshumacji i upamiętnienia polskich ofiar leżących tutaj na Ukrainie. Chodzi o ofiary wojen, ale też o ofiary rzezi wołyńskiej, którą polski parlament uznał za ludobójstwo. Kilka razy wyglądało na to, że Polacy i Ukraińcy, polski i ukraiński IPN dojdą do porozumienia. Ukraińcy bardzo negatywnie zareagowali na kwalifikacje rzezi wołyńskiej jako ludobójstwo uczynionej przez polski parlament. Szale goryczy przelało ostatnia nowelizacja ustawy o IPN. Przestań, Kryśka. I Ukraińcy oburzyli się na dwa punkty w tej ustawie. Ustawie, jeżeli mowa o Ukrainie, penalizującej negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów, zakładającej 3 lata odpowiedzialności karnej za negowanie zbrodni. Ukraińcy oburzyli się, że zbrodnie Ukraińców wymienia się w jednym szeregu, niejako ze zbrodniami komunistycznymi czy ze zbrodniami nazistowskimi. Oburzyli się też na sformułowanie Małopolska Wschodnia, na określenie ziem, terytoriów obecnej Ukrainy. Wyglądało na to, że nawet Ukraińcy czy ukraiński parlament może zareagować w sposób symetryczny, to znaczy też wydać przynajmniej jakieś ostre oświadczenie, natomiast te reakcje ukraińskiego parlamentu, ale też ukraińskich polityków, one były stanowcze, natomiast cały czas zostawiały taką furtkę do rozmów, do wyjaśnienia sytuacji. Wiele osób tutaj na Ukrainie ma nadzieję, że to spotkanie w randze wiceministrów pomoże i doprowadzi do tego, że przynajmniej rozmowy będą wznowione, no bo na razie jest impas. Mało wskazuje na to, że przy obecnej nowelizacji, przy obecnym kształcie nowelizacji ustawy o IPN-ie Ukraińcy czy ukraiński IPN zgodzi się na cofnięcie zakazu poszukiwania i ekshumacji szczątków Polaków, a to dla wielu środowisk w Polsce bardzo ważne. A właśnie, sytuacja, jak wspomniałeś, bardzo skomplikowana już od wielu miesięcy. Najpierw uchwała polskiego Senatu, później także Sejmu, w której pojawia się określenie ludobójstwo w odniesieniu do rzezi wołyńskiej, rozbiórka pomników, później także zakaz prac naukowych na terenie Ukrainy, no i wreszcie nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, w której mowa jest także o działaniach Ukraińców. Jak w tym momencie z perspektywy Kijowa oceniane są relacje polsko-ukraińskie? Mówi się o kryzysie, mówi się o napięciu, mówi się o naruszeniu tych relacji. Najmocniej reagują ukraińscy nacjonaliści. Natomiast co bardzo symptomatyczne, ukraińscy nacjonaliści w zeszłym tygodniu zorganizowali taką zapowiadaną szumnie pikietę, manifestację, natomiast zebrało się ich tam niepełna setka. Tak więc to też świadczy o nastrojach w stosunku do Polaków. Ukraińscy nacjonaliści czy antypolscy ukraińscy nacjonaliści, bo ich jest naprawdę mało, to margines społeczeństwa. Ukraińcy mają nadzieję, że te stosunki będą poprawne. Znaczy, być
może nie dojdzie do tego, o czym się mówiło, o tym strategicznym partnerstwie, czy w pełnym słowa tego znaczeniu, natomiast cały czas tutaj jest nadzieja na to, że te kwestie sporne uda się naprawić. Pierwszym podstawowym warunkiem, który wymienia ukraiński IPN, a on ma dużo do powiedzenia w tych relacjach polsko-ukraińskich, pierwszym warunkiem odnowienia możliwości ekshumacji jest odnowienie pomnika w Gruszowicach koło Przemyśla, na co na razie chyba się, być może padły pewne ustalenia, natomiast do tej pory to był taki punkt sporny, bo Ukraińcy poczuli się urażeni sposobem właśnie demontażu tego pomnika w Gruszowicach. Tam doszło do zerwania tryzuba, w demontażu uczestniczyli działacze organizacji narodowych polskich. Ukraińcy pamiętają to i jak wielokrotnie podkreślał szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowicz, jest to odnowienie pomnika w Gruszowicach byłoby ważnym gestem, ważnym symbolem, niezbędnym do tego, żeby ten dialog mógł się dalej toczyć, a dialog nawet na płaszczyźnie historyków został zablokowany. Ukraiński IPN oświadczył, że wstrzymuje, znaczy, że nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa ukraińskim historykom na terytorium Polski, tak więc sesje Ukraińsko-Polskiego Forum Historyków na terenie Polski zostają wstrzymane, no, co de facto oznacza wstrzymanie prac Forum Historyków, Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, a to właśnie była ta płaszczyzna, na której oba IPN-y próbowały uzgodnić wiele rzeczy. Ale właśnie ten ostatni element, który wzbudził sporo emocji w relacjach także polsko-ukraińskich, to jest nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Przez stronę izraelską ta ustawa została uznana za próbę wpłynięcia na badania naukowe. Strona izraelska twierdziła, że nowelizacja ustawy mogłaby w przyszłości, jeśli nie zablokować, to negatywnie wpłynąć na pracę historyków na przykład. Czy w podobnym tonie wypowiadają się również Ukraińcy? Ukraińscy historycy, tak. Wspomniany ukraiński IPN twierdzi, że jest to próba kneblowania, próba zatrzymania badań naukowych, wypowiedzi naukowych. Tłumaczą to tym, że w polskiej ustawie, w ustawie o nowelizacji IPN te określenia są bardzo niejasne i z tego, co mówią Ukraińcy, obawiają się oni tego, że prawo może być interpretowane na niekorzyść ukraińskich badaczy, bo na przykład pojawia się pytanie, czy podważanie ilości, liczby zabitych Polaków przez Ukraińców już jest negowaniem zbrodni rzezi wołyńskiej, tego ludobójstwa, czy też nie jest. Czy podważanie tego terminu ludobójstwo, czy to już jest, czy to podpada pod ustawę i pod odpowiedzialność karną do 3 lat. Ukraińscy historycy wyrażają obawy właśnie tego typu. Być może trochę przesadzone, a może daleko przesadzone, natomiast właśnie tak to przedstawiają. Mówi się, czy mówią i komentują tę ustawę jako taki, no, rzecz, która naprawdę może wstrzymać, mało tego, że ukraińsko-polskie pojednanie historyczne, ale nawet ten dialog na poziomie historyków, ta ustawa z perspektywy Kijowa, ta ustawa wstrzymuje. I z pewnością także o tej kwestii będą rozmawiali wicepremierzy Polski i Ukrainy. O relacjach polsko-ukraińskich z perspektywy Kijowa mówił Paweł Buszko. Bardzo dziękuję. Obiecałeś remont, to tylko chwila, ale chwila warta wiele, bo masz odmienioną łazienkę. Teraz szare płytki ścienne ASTI, 25x40 cm. Powiatu Wodzisławskiego, Michał Lorek, przypomniał, że po styczniowej emisji materiału telewizji TVN24 dotyczącego działalności niektórych polskich środowisk narodowych, m.in. Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, starosta zwrócił się do stowarzyszenia o wyjaśnienia, które wpłynęły 12 lutego. W kolejnych dniach urzędnicy starostwa analizowali je, konsultując się m.in. z prowadzącą śledztwo w tej sprawie gliwicką prokuraturą. Zapewniła ona samorządowców, że gdy skierują do sądu wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia, prokuratura wniesie o udział w postępowaniu jako jego uczestnik i udostępni zebrane przez siebie materiały.
W styczniu superwizjer TVN24 ujawnił wyniki dziennikarskiego śledztwa. Na nagraniach ukrytą kamerą widać m.in. obchody 128. rocznicy urodzin Adolfa Hitlera, zorganizowane w 2017 roku w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego. Materiał pokazuje m.in. rozwieszone na drzewach czerwone flagi ze swastykami i ołtarzyk ku czci Hitlera z jego czarno-białą podobizną, a także wielką drewnianą swastyką nasączoną pod pałką do grilla, która po zmroku zostaje podpalona. Widać też uczestników spotkania przebranych w mundury Wehrmachtu, wznoszenie toastu za Adolfa Hitlera i częstowanie tortem w kolorach flagi III Rzeszy. W Berlinie zakończyło się spotkanie Angeli Merkel z Mateuszem Morawieckim. Politycy przez ponad godzinę rozmawiali m.in. o gospodarce, obronności, wspólnej historii i Polonii w Niemczech. Kanclerz i premier rozmawiali o gospodarce, o przyszłym budżecie Unii Europejskiej i o pomocy uchodźcom. Mateusz Morawiecki szczególnie zwrócił uwagę na współpracę obronną. Bardzo dobre ostatnie rozmowy na szczeblu ministerialnym i na szczeblu roboczym mogą przełożyć się na pewne konkretne wspólne projekty w zakresie przemysłu obronnego. Kanclerz Angela Merkel dodatkowo mówiła m.in. o mniejszości polskich w Niemczech. Zapewniała, że będzie współpracowała z władzami poszczególnych landów, by Polacy mieli możliwość uczenia się rodzimego języka w Niemczech. Ponownie mówiła też o odpowiedzialności Niemiec za Holokaust. Powiewki leżą tu. Dobra. Miejsce pamięci w krajach już jest odwiedzane przez niemiecką młodzież, by poznali historię i prawdziwą odpowiedź. Zarówno Angela Merkel, jak i Mateusz Morawiecki przyznali, że w rozmowach był jeden punkt sporny. Chodzi o budowę gazociągu Nord Stream 2. Według Angeli Merkel to projekt wyłącznie gospodarczy. Mateusz Morawiecki uważa, że może zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu Polski i Europy. Z Berlina, Karol Surówka, Polskie Radio. Duży transport narkotyków przechwycili policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. W samochodzie zatrzymanym niedaleko Tczewa było ponad ćwierć tony środków odurzających. 140 kg marihuany, 115 kg haszyszu i 2 kg kokainy. Na gorącym uczynku został zatrzymany kierowca auta, mówi nadkomisarz Maciej Stemplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Na drodze tego mężczyzny policjanci wpadli, rozpracowując większą grupę przestępców, którzy mieli zaopatrywać tutaj teren Pomorza narkotyki. Efektem tej pracy policjantów było ustalenie, że pewien mieszkaniec Rumi może przewozić narkotyki właśnie z Mazowsza. Mało tego, policjanci zatrzymali jeszcze 41-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego, u którego właśnie dokonano przeładunku tych narkotyków. Obaj mężczyźni są przesłuchiwani w prokuraturze okręgowej w Gdańsku. W Polsce nie ma świadomości społecznej na temat chorób tarczycy, alarmują organizatorzy rozpoczętej dziś kampanii społecznej Tarczyca otocz ją opieką. Akcja ma podnieść poziom wiedzy na temat schorzeń gruczołu tarczowego, ich diagnozowania oraz profilaktyki. Ponad 20% Polaków ma problemy z tarczycą i nie wie, jak postępować, mówi prezes Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej profesor Marcin Baczyński. Szacuje się, że 1/4 Polaków ma właśnie problemy z tarczycą, przy czym dopłynie zdecydowanie częściej, 9-krotnie częściej niż mężczyźni. Generalnie problem z tarczycą może polegać na zaburzeniu czynności tarczycy, czyli może mieć albo nadczynność, albo niedoczynność. Z reguły są to sytuacje, które wymagają leczenia farmakologicznego albo powiększeniem się tarczycy zmianami guzowatymi. Akcję kierujemy również do lekarzy, podkreśla prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny Elżbieta Kozik. Tarczyca dotyczy tak dużej ilości osób. Ta kampania to budzenie tej świadomości społecznej, budzenie też wrażliwości lekarzy, bo tak naprawdę od lekarza nawet pierwszego kontaktu zależy, jak ta rozmowa przebiega z pacjentem i przecież lekarz pierwszego kontaktu daje na przykład zlecenie na zbadanie hormonów. Więc wiedza, wiedza, wiedza i chyba tego sobie życzymy i obiecujemy. Choroby tarczycy są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych na świecie. Około 25% populacji cierpi na schorzenie tarczycy ze zmianami nowotworowymi. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 15.35, słuchają Państwo Polskiego Radia 24, dziś piątek. Ten moment oznacza, że za chwilę spotkamy się z kulturą. Maja Kluczyńska. Weekend kulturalny. Studio Polskiego Radia pani Magdalena Pinker, kuratorka wystawy Paderewski w Muzeum Narodowym. Witam pani kurator. Dzień dobry. Proszę pani, z jakiej to okazji Ignacy Jan Paderewski zostawił w spadku Muzeum Narodowemu takie fantastyczne eksponaty, takie pamiątki już dzisiaj? Jak to było możliwe? Jak to się stało, że do teraz nic się nie wydarzyło? No nie, no to jest tak spektakularne, ale rzeczywiście ta wystawa to w
w skali dosyć niespotykanej dotychczas pokazuje dar Paderewskiego dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Paderewski w 1930 roku, kiedy czekała go operacja wyrostka, sądził, że no, wtedy rzeczywiście była to dosyć niebezpieczna operacja. Na wszelki wypadek spisał testament, który zapisał Muzeum Narodowemu w Warszawie swoją kolekcję sztuki. Kolekcja ta trafiła do nas na początku lat 50. i od tego czasu jest pokazywana, była pokazywana na przykład w Podchorążówce, w Łazienkach, kiedy to jeszcze była część Muzeum Narodowego. Teraz pokazywana była w Otwocku Wielkim. No ale oczywiście setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do pokazania tego niezwykłego daru Paderewskiego w pełnej krasie. Wystawa kolekcji Ignacego Jana Paderewskiego, to ja tylko szybciutko powiem, pianisty, proszę mnie poprawić, gdybym czegoś albo uzupełnić, pianisty, kompozytora, ambasadora Polski, polskiej niepodległości przede wszystkim, fantastycznego człowieka, podróżnika, artystę, no ciekawego świata, obywatela świata właściwie. Tak, zdecydowanie, sądzę, że... No i artysta właściwie. Co tak, można by to było dużo wymieniać, tak. różnych określeń dotyczących Paderewskiego, bo rzeczywiście jest to postać zupełnie fascynująca jego życie jest bardzo wielowątkowe, bardzo interesujące, momentami dramatyczne, no ale niewątpliwie niezwykle ciekawe. No to jakiego Paderewskiego, jakie są oblicza tego Ignacego Paderewskiego, którego w Muzeum Narodowym teraz możemy oglądać? Jakim był człowiekiem, jakim był artystą, jakim politykiem, jakim podróżnikiem? Artystą. Tak, staramy się pokazać różne twarze Paderewskiego. Z jednej strony te najbardziej oczywiste, czyli właśnie wielki muzyk, kompozytor, pianista, no i mąż stanu, polityk, dyplomata, ale także te mniej znane. Jak, a prywatnie? No właśnie, jak jego życie prywatne, no, które obfitowało w liczne, no, dramatyczne czasami wydarzenia. No, został wdowcem w wieku lat 20. Jego no, przeżył śmierć swojego dziecka, które też zmarło w wieku lat 20 lat później. Ale też opowiadamy o jego drugiej żonie, Helenie Paderewskiej, która była towarzyszką jego życia przez prawie 40 lat, która no, z jednej strony wspierała go w jego działalności patriotycznej, społecznej, ale też miała bardzo ciekawe osobiste pasje, jak na przykład hodowla kur ozdobnych. No właśnie, to też tego była słynna. Tak, to też będzie pokazywane na wystawie. No oczywiście kur nie będzie, ale będą zdjęcia jej z kurami, jej trofea, które zdobywała, w sumie bardziej jej kury niż ona, ale no, razem. Jako właścicielka. Jako właścicielka, jako hodowczyni tych kur. Więc pokazujemy Paderewskiego prywatnie, pokazujemy Paderewskiego jako gwiazdę, jako przyjaciela wielkiego ówczesnego świata. Artystę, który chciałam powiedzieć, przyjmował dary w hołdzie, prawda? Tak, tak, tak. Od wielkich, ówczesnych wielkich też artystów. Dokładnie, pokazujemy wielkie obrazy, które otrzymywał od no, największych artystów świata. No właśnie Lorenz Almatadema, który jest autorem no, najsłynniejszego portretu Paderewskiego, który oczywiście eksponujemy na tej wystawie, no, ale wśród pokazywanych obiektów są też te autorstwa Malczewskiego, Siemireckiego, no i wielu, wielu oczywiście innych. Więc ta sztuka no, najwyższych lotów zdecydowanie. Wystawa Paderewskiej odbywa się w ramach 3 razy niepodległość w Muzeum Narodowym. 3 razy niepodległa. Niepodległa, tak. Przepraszam, w Muzeum Narodowym w Warszawie pod patronatem pana prezydenta Andrzeja Dudy. Chcę panią zapytać, jak został przedstawiony Paderewski jako polityk? To jest, szczerze mówiąc, najtrudniejsze do pokazania, ponieważ w samych darach od Paderewskiego tego polityka było najmniej, co jest z jednej strony oczywiste. No bo polityka niejako była zwykle przy tak zwanej okazji, chociaż była priorytetem. Tak, tak, tak. Okazji artystycznych spotkań. Paderewski, który był no, wielką gwiazdą. Wydaje mi się, że to jest coś, co warto podkreślić, ponieważ obecnie nie zdajemy sobie sprawy ze skali jego sławy. To był naprawdę najsłynniejszy pianista.
miasta, jaki ówcześnie istniał. I to nie tylko mówimy o Polsce, ale o całym świecie. On był niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych, gdzie za namową swojej przyjaciółki, takiej promotorki, można by powiedzieć, Heleny Modrzejewskiej, ruszył na podbój Stanów Zjednoczonych i je zdobył zdecydowanie. Tam był niezwykle popularny, ale co najważniejsze, cały czas swoją popularność muzyka, popularność gwiazdy wykorzystywał do ogłoszenia sprawy polskiej, głoszenia tego, że Polska powinna wrócić na mapy świata. No i jak wiemy, zrobił to tyle skutecznie, że ta Polska, że tak się stało, wróciła. Tak. A czy wspaniały człowiek. Jest w szczególny sposób zakomponowana? Tak. Czy jest jakoś podzielona na działy, że tak, oczywiście. W sekcji mamy tylko podróże, później życie prywatne, później działalność artystyczną. Zaczynamy od Paderewskiego jako muzyka, ponieważ tak naprawdę to jest przede wszystkim muzyk. Jako choroba muzyk, na Paderewskiego. Jako muzyk zrobił największą karierę, to pokazujemy. Choroba jest na Paderewskiego. Jednej radiu obrotowym naszym. Steinway & Sons, która robiła portepiany specjalnie dla Paderewskiego, co też świadczy o jego popularności, no bo jeżeli są specjalnie dla niego robione fortepiany, tak. to Słonko co świeci oznacza. Dla Mikołaja, proszę Państwa. To jest Zeus. Tak. One będą wykorzystywane, więc zapraszamy też na koncerty, które Państwa, Muzeum Narodowe w Warszawie. Czekamy na Państwa. Organizowane. Trzy razy niepodległa. Obchody stulecia niepodległości. Tak, zapraszamy serdecznie. Muzeum Narodowe w Warszawie. Więc zaczynamy od muzyka, potem przechodzimy do no ale żeby ci ochroniarze bezczelnie się nie zachowywali, wiesz. Paderewski jako gwiazda. Proszę jako o opuszczenie ich na teren. Jako przyjaciel wielki, jako idol. No bo czasami jak się czyta opisy fanek Paderewskiego, to w większości oczywiście kobiety, które były zafascynowane jego niezwykłą charyzmą, jego urodą, no bo ta burza rudych włosów, no to robiło wrażenie. No i właśnie tutaj pojawia się też ten motyw podróży, które związane było też z karierą muzyczną, ponieważ on podróżował. Sobotę rano pojawił się montażyści w celu montażu owiewek osobami po całym świecie. To dosłownie po całym świecie, ponieważ pokazujemy jego zdjęcia, nie wiem, z Nowej Zelandii i ze Stanów Zjednoczonych. To jest naprawdę jego cztery kontynenty. No to ja wrócę do takiego hobby Paderewskiego, bo pomyślałam sobie, że to taka mniej znane szczegóły z jego życia. Kolekcja sztuki dalekowschodniej. Tak, no właśnie, to jest chyba największa największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o Paderewskiego, bo coś, z czym się Paderewski nie kojarzy, to jest właśnie Orient, a tak naprawdę, co warto podkreślić, w całym darze Paderewskiego sztuka dalekowschodnia jest największą częścią. Sztuka chińska, w większości chińska, ale także kilka obiektów z Japonii, z Indochin, stanowiła większość wyposażenia jego domu w Rionbosan, jego wielkiej willi, gdzie razem ze swoją żoną Heleną mieszkali. I właśnie stamtąd ta kolekcja wróciła po śmierci Paderewskiego do Polski. No, to jest kolekcja zdecydowanie klasy światowej. Przepiękne emalie, cloisonne, porcelana, laka, kości i tak dalej. No, niezwykle interesująca kolekcja, którą będziemy pokazywać w bardzo dużej liczbie. Pani Magdalena Pinker, kuratorka wystawy Paderewski w Muzeum Narodowym w Warszawie. Proszę Państwa, zapraszamy w każdy weekend, w najbliższy i nie tylko. Nie w weekend też zresztą. I nie w weekend też, ale weekendowo to wszystkich tych, którzy do Warszawy nadciągają. W Pani ocenie, to jakiego Paderewskiego poznajemy na tej wystawie? Nie tylko muzyka, nie tylko polityka, ale też
podróżnika, światowego człowieka z przyzwyczajeniami bardzo polskimi. Bardzo polskimi, też człowieka z poczuciem humoru, człowieka z pewnymi słabościami, no bo to jest ludzka rzecz. Pokazujemy na przykład jego akcesoria do palenia, ponieważ Paderewski Taki nauk, niestety. Paderewski przez całe życie nałogowo palił, co na sztukę ma taki wpływ, że mamy różne zestawy związane z jego uwielbieniem tytoniu, które były oczywiście robione specjalnie dla niego, z dedykacjami i tak dalej, więc jako dzieła sztuki to są bardzo piękne takie obiekty. Takie trochę szkodliwe jakkolwiek, tutaj kontekst nie jest może zbytnio pozytywny, więc wydaje mi się, że Paderewski jest tak interesującą postacią, że próbowaliśmy pokazać jego różne oblicza, tak żeby go, no tu idąc za Gombrowiczem, nie upupić właśnie. Często się powtarza, no teraz szczególnie przy okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Paderewski, ojciec wielkiej polskiej niepodległości, co jest oczywiście prawdą, ale jest też pewnym uproszczeniem, bo nie chcieliśmy zrobić mu takiego pomnika z brązu i po prostu Paderewski, koniec. Ale takie miałam wrażenie, że kiedy zaczynaliśmy czasami opowiadać, to taka postać nam się jawiła. Tak. Też monument, w ogóle coś takiego nieosiągalnego, nieżyciowego, mało uczłowieczony. Posągowa postać, jedzie za ocean, walczy o nas, tu jest koncert, tu jest patriotyczne przemówienie i efekty, no są, oczywiście, ale raczej w taką stronę. No właśnie, więc chcielibyśmy pokazać, że to jest człowiek. A tu na wystawie to był człowiek, który rzeczywiście robił wielkie rzeczy, ale jednocześnie był zwykłym, niezwykłym człowiekiem, tak, pełnym pasji, artysta, to jest fascynujące, ponieważ jeżeli mówimy o odzyskaniu polskiej niepodległości, no to mówimy o żołnierzach, o politykach, a tak dalej, a tu mówimy o artyście. Czarnym białym, a tu jest o innej przestrzeni, prawda? Dokładnie, i tutaj chciałam zwrócić uwagę, bo nawiązała Pani do tej czarnej, czerni i bieli. Wojtek Cichecki, który jest scenografem tej wystawy, właśnie próbował oddał w swoim projekcie te właśnie różne odcienie szarości. Zaczynamy od tej ciemnej sali, która jest salą koncertową z tym wielkim fortepianem, gdzie wchodzimy na salę i stajemy się jakby publicznością Paderewskiego i potem przechodzimy przez różne sale właśnie opowiadające o mniej oczywistych twarzach Paderewskiego, aż dochodzimy do tej drugiej, najbardziej oczywistej twarzy Paderewskiego, czyli Paderewski jako polityk, jako mąż stanu, jako patriota, która jest biała, więc wychodzimy właśnie do tej jasności, ale też pokazujemy właśnie to, że to nie jest taka czarno-biała postać. I nie mówię oczywiście o pozytywnej, nie negatywnej, bo to jest zdecydowanie pozytywna postać, już nawet z tym paleniem. Ale właśnie, żeby pokazać, że to jest fascynujący człowiek po prostu. Może być takim mistrzem? Zdecydowanie. Wydaje mi się, że to jest autorytetem, że to jest bardzo, bardzo dobry. Ja wiem, że to nie da współczesność, ale zawsze ale jednak wydaje mi się, że system wartości, to sposób jest, postępowania. To jest zdecydowanie osoba, z którą można jakoś. Pasja. Tak, z jednej strony pasja, ale też, znajomość języków, dyplomata, wielki dyplomata, właśnie ten człowiek. Obywatel świata już wtedy. Tak, który nastawiony był na dialog, który wykorzystywał swoje kontakty on nie walczył tak jak walczyli żołnierze, tylko walczył właśnie swoim słowem głównie. Był słynnym mówcą, który swoimi przemowami porywał tłumy, więc niezwykły człowiek. Ja mam nadzieję, że zostali Państwo zachęceni do tego, by koniecznie do Muzeum Narodowego w Warszawie wstąpić na chwil kilka, tak, Pani Kurator? Zapraszamy bardzo serdecznie. Chwil kilka to jest minimum ile trwa oprowadzanie po wystawie?
Ale można też indywidualnie. Oczywiście. Cała jakby narracja jest oczywiście też wytłumaczona, ale wydaje mi się, że też ona jest dosyć jasna. To znaczy, takie było oczywiście nasze zamierzenie. Więc można oczywiście sobie przechadzać samemu i wydaje mi się, że będzie to raczej zrozumiałe, co chcemy opowiedzieć, jaką historię chcemy opowiedzieć i co chcemy pokazać. Nawet skupienie się na samych obiektach już będzie wydaje mi się, niezwykle ciekawe, bo tam są cudowne dzieła sztuki pokazane. I dzieła sztuki, i Paderewski w różnych kontekstach. Tak. Życiowych, twórczych, politycznych, społecznych, ale też hobbystycznych. Dokładnie. Ale i też domowych. I też domowych. Będą kury. Będą kury. I to wszystko do 20 maja. Tak. Będzie można oglądać. Przez ponad 3 miesiące. Bardzo serdecznie zapraszamy. Nieustająco. Nieustająco. Pani Magdalena Pinker, kuratorka wystawy Paderewski Muzeum Narodowe w Warszawie. To jest 3 razy niepodległa, obchody stulecia niepodległości Polski właśnie w Muzeum Narodowym w Warszawie w ramach tego cyklu. Tak. Pięknie Pani dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Weekend kulturalny. A przed nami premiery teatralne. Paulina Kozian. W Warszawie Transatlantyk reżyseruje Artur Tyszkiewicz. W roli Gombrowicza Przemysław Bluszcz. Pogadaj, przyszedłem. Proszę, proszę. Chodź do pokoiku mojego. Gotów kawa. Co tam? Duże 2000. Ciebie starzec, z któregoś obraził na pojedynek, wyzywa na żonę na pistolet. Ciebie na pojedynek wyzywają. Polska, Polsce, Polsko, w Polsce, o Polsko. Polska wymieniona na dziesiątki sposobów jest obsesją bohaterów Transatlantyku i jej autora, a zarazem narratora, Witolda Gombrowicza. Powieść, jedna z najsłynniejszych w naszej literaturze XX wieku, nie powstałaby, gdyby Gombrowicz nie wsiadł na statek chrobry do Argentyny, a wysiadłszy w Buenos Aires, odmówił powrotu do ojczyzny objętej wojną. Swoje przygody świeżo upieczonego emigranta opisał w książce, która do dziś jest kością niezgody między prawdziwymi Polakami, a tymi, którzy nie widzą powodu, żeby przed Polską wyłącznie bić pokłony. Jak mówi dyrektor Teatru Ateneum Paweł Dangel, w adaptacji Transatlantyku Tyszkiewicz nie ucieka ze współczesności. Nie udajemy, że to jest oderwane, że gramy lata 30-40-50. Nie ma tu dwóch zdań, że odczytujemy i patrzymy Transatlantykiem na dzisiejsze pewne zachowania, postawy, które też jaskrawie się zaczęły pojawiać. Premiera Transatlantyku jutro w Teatrze Ateneum w Warszawie. Cezary Żak, Piotr Machalica, Witold Dębicki, Rafał Mor, Piotr Borowski i Mirosław Kropelnicki w kolorowych sukienkach i szpilkach. Tak zapowiada się sztuka Casa Valentina w Och Teatrze. Jest ona pierwszy raz wystawiana w Polsce i opowiada o heteroseksualnych mężczyznach w latach 60., którzy ubierają się jak kobiety podczas weekendowych spotkań w małym pensjonacie w górach Catskills. O sztuce mówi Cezary Żak. To były początki transwestytyzmu w Stanach i pewnie na świecie. Faceci rzeczywiście mieli takie potrzeby na początku, to nie miało nic wspólnego z transseksualizmem. Oni nie zmieniali płci, mieli swoje rodziny, dzieci i tak dalej. Mieli normalne życie. Ja gram bestii, która jest żołnierzem w wojsku, sierżantem w wojsku. Premiera dziś w Och Teatrze w Warszawie. A we Wrocławiu francuska niespodzianka Jeana Pouaya. Reżyseruje dyrektor teatru Cezary Morawski. Jest to klasyczna farsa o zdradzie małżeńskiej, ale przedstawiona z nowej perspektywy, z punktu widzenia żony, która nie tylko nie działa konwencjonalnie i nie żąda od razu rozwodu, ale od początku rozgrywa całą sytuację i doprowadza do tego, że jej mąż staje się ofiarą własnych kłamstw. Francuską niespodziankę można już oglądać na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. Sztuka o dojrzewaniu, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. To już propozycja Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Sztuka
jestem. Stacjonarny, tak, na abonament. To wrażliwa, utalentowana dziewczyna, która wkraczając w dorosłość, słucham? Niespodziewanie dla samej siebie ląduje na niebezpiecznym ten, wirażu. Co jest? Jej życiowe stacjonarny. Są notorycznymi nieporozumieniami, znak opiekuńczą matką, uporczywym pragnieniem akceptacji, przyjaźni i miłości. O spektaklu opowiada reżyser Andrzej Sadowski. Jest to taka z jednej strony zabawna, ale z drugiej strony smutna opowieść o tym, jak łatwo popadamy w takie notorycznie w młodym życiu i jak ciężko jest się z tego wydobyć. Jednym z tematów jest tutaj takie poszukiwanie miłości, poszukiwanie akceptacji siebie, zarówno przez siebie samą, jak i przez akceptację własnej osoby przez otoczenie. Nie zawsze się to udaje. Sztuka Jestem od dziś w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Tak, przez 2F. Ela Hoff, 1234, małpagazeta.pl. Reklama. Samocha. Kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem tak, słońca tak. I przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia jest idealistka 20 mieszkania 112. Sięgając tak. Po Molekin D3 Forte, tak. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysokiej ilości... Igańska 20. Mieszkanie 112. Warszawa. Przedsiębiorczości serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. 04. 087. Na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior tak. Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Licencja. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl/22-645-2045. Dwie. Marian, nie. Co to takie? Barbara, patrz jakie wypasione. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP, szybki procesor Intel Core Windows za jedyne 1899 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3, duży 5-calowy ekran tak, za jedyne 499 zł. Nie. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Tak. Graj w kumulacji lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz tak. Wygrasz? Po reklamie. Ty co? Ogłoszenie społeczne. Wybuchła lawina 15, w Afganistanie, zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. To jest do... Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. Do 38. Został śmiertelnie uderzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice tego zginęli roku. Na służbie. Wejdź na stronę fundacji dorastajznami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. W mojej audycji oddaję głos autorom książek. Lubię się trochę zgubić. Lubię, kiedy rzeczy są trochę tajemnicze i ekscytujące. Goście wspominają... Nie ujeżdżajcie, mój na mnie nadal ujeżdżać. No chyba tak. Słowianie emigrować, mój. Jego tak naprawdę zabiła nostalgia. A często sami zadają pytania. Na nieokreślony. Nigdy nie zakochała się w kimś, kogo pani sobie wyobraziła. A potem w rzeczywistości okazało się, że ten ktoś był zupełnie inny. To jest ochrona. Między kropkami. Każdą sobotę o 19.15. Weronika Wakulska, zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 16. Tak.
ważna jako informacja dnia. W Berlinie godzinna rozmowa Mateusza Morawieckiego z Angelą Merkel. Widać, że to spotkanie zbliża nasze stanowiska w wielu sprawach. Potrzebna jest społeczna debata o służbie zdrowia, przekonuje minister Łukasz Szumowski. Żebyśmy mogli wspólnie wypracować docelowy kierunek, w którym powinniśmy jako Polacy iść w służbie zdrowia, w systemie ochrony zdrowia. Jest wniosek do sądu o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Wątpliwości nasze, że tak powiem, kierujemy do sądu, no i niech tutaj sąd rozstrzygnie. Maja Borkowska, zapraszam. Ponad godzinę rozmawiali w Berlinie Angela Merkel i Mateusz Morawiecki. Najważniejsze tematy: współpraca gospodarcza, obronność, kwestie historyczne i problemy Polonii w Niemczech. Kanclerz i premier rozmawiali o gospodarce, o przyszłym budżecie Unii Europejskiej i o pomocy uchodźcom. Mateusz Morawiecki szczególnie zwrócił uwagę na współpracę obronną. Bardzo dobre ostatnie rozmowy na szczeblu ministerialnym i na szczeblu roboczym mogą przełożyć się na pewne konkretne wspólne projekty w zakresie przemysłu obronnego. Kanclerz Angela Merkel dodatkowo mówiła m.in. o mniejszości polskiej w Niemczech. Zapewniała, że będzie współpracowała z władzami poszczególnych landów, by Polacy mieli możliwość uczenia się rodzimego języka w Niemczech. Ponownie mówiła też o odpowiedzialności Niemiec za Holokaust. Jest ważne, by miejsca pamięci w Kreisach Auschwitz były odwiedzane przez niemiecką młodzież, by poznali historię i prawdziwe odpowiedzi. Hier auch über die Geschichte